Witam Państwa na wykładzie otwartym poświęconym zagadnieniom przedsiębiorcy. Kim jest przedsiębiorca? W jaki sposób pojęcie to jest definiowane przez prawo? Jest to pojęcie oczywiście bardzo ściśle związane z wieloma dziedzinami nauki i na różny sposób przewija się w działalności naukowej i dydaktycznej pracowników Politechniki Opolskiej. Przedsiębiorca to osoba, która wykorzystuje wiedzę techniczną w prowadzonej działalności gospodarczej. Przedsiębiorca to osoba, która jest pracodawcą, podatnikiem. To osoba, która na różny sposób aktywnie działa w życiu społecznym, gospodarczym, nieraz i politycznym. Dlatego warto znać przynajmniej najważniejsze aspekty prawne tego zagadnienia. Definicja przedsiębiorcy została zawarta w artykule 4 ustawy Prawo przedsiębiorców. Przedsiębiorcą jest zatem osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną wykonująca działalność gospodarczą. Mówiąc to trochę prościej, przedsiębiorcą jest osoba, która prowadzi działalność gospodarczą. Może być to osoba fizyczna, czyli człowiek, może być to osoba prawna, czyli jakaś jednostka organizacyjna, która zgodnie z ustawą posiada osobowość prawną. I trzeci rodzaj podmiotów, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, będę się posługiwał określeniem niezupełnej osoby prawnej. Niektórzy też mówią w prawie ułomne osoby prawne. Jest to prostsze określenie i w odpowiednim momencie wyjaśnimy sobie, co ono oznacza. Na początku zatem pierwszy rodzaj przedsiębiorców, czyli osoby fizyczne. Aby osoba fizyczna, czyli człowiek, mogła zarejestrować swoją działalność gospodarczą i zacząć pracę na własny rachunek, musi mieć ukończone 18 lat i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, co oznacza, że nie może być osobą ubezwłasnowolnioną. Osoby fizyczne, które prowadzą działalność gospodarczą w Polsce, podlegają obowiązkowi rejestracji w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Ewidencja prowadzona jest w systemie teleinformatycznym, czyli internetowym, przez Ministerstwo Właściwe do Spraw Gospodarki. W tej kadencji rządu nazywa się on, to ministerstwo nazywa się Ministerstwem Rozwoju. Aktualnie statystyki wykazują około 2,5 miliona osób zarejestrowanych w CEIDG jako przedsiębiorcy. Mówimy też o takich osobach, że są samozatrudnione. Status przedsiębiorcy nie jest wprawdzie warunkiem prawnym, który umożliwia czy warunkuje zawarcie umowy o pracę w charakterze pracodawcy, jednak od strony ekonomicznej uzasadnia zatrudnianie pracowników, to przede wszystkim przedsiębiorcy są pracodawcami. W przypadku innych osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej jest to zjawisko bardzo rzadkie. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą jest ubezpieczonym z tytułu ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, a więc jest osobą ubezpieczoną w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Obowiązkowo podlega ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu, dobrowolnie podlega ubezpieczeniu chorobowemu, a nadto obowiązkowo podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu w Narodowym Funduszu Zdrowia. Jest również płatnikiem składek za siebie i za swoich pracowników lub inne osoby, które zatrudnia. Osoby prawne, które prowadzą działalność gospodarczą. Osoby prawne to jednostki organizacyjne, które na mocy ustawy posiadają osobowość prawną, a nadto są uprawnione do prowadzenia działalności gospodarczej. Nie każda osoba prawna może prowadzić działalność gospodarczą. Na przykład partia polityczna jest osobą prawną, a działalności gospodarczej zgodnie z prawem nie może prowadzić. Osoby prawne, nie tylko przedsiębiorcy, mogą powstawać w kilku trybach. Jeżeli chodzi o przedsiębiorców, kluczowym trybem jest rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym, w jego części pierwszej, który nazywa się Rejestr Przedsiębiorców. Krajowy Rejestr Sądowy jest prowadzony przez 29 sądów rejonowych wskazanych przez ministra sprawiedliwości.
jest prowadzony w systemie teleinformatycznym. Aktualnie już dostęp do Krajowego Rejestru Sądowego odbywa się również przez internet. W rejestrze przedsiębiorców aktualnie według stanu na kwiecień 2020 roku wpisanych jest ponad 500 000 przedsiębiorców. Oczywiście są to wyłącznie osoby prawne. Osoby prawne działają przez swoje organy. Najczęściej organ osoby prawnej nazywa się zarządem. Osoby prawne z reguły mają swoich wspólników lub członków. To, czy w skład takiej osoby prawnej wchodzą wspólnicy czy członkowie, będzie zależało od tego, co to za osoba prawna. Dla przykładu, w spółkach są wspólnicy, a w spółdzielniach są członkowie. Osoby te nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania, a więc za zadłużenie, obowiązek wywiązania się z zawartych umów, czy też innego rodzaju zobowiązania prawne, jakie ciążą na osobie prawnej. Spośród osób prawnych, które prowadzą działalność gospodarczą w Polsce, należy wymienić przede wszystkim spółki kapitałowe prawa handlowego. Spółki kapitałowe, czyli te, które powstają w oparciu o zebrany kapitał zakładowy, który dzieli się na udziały lub akcje, daje wspólnikom prawo do dywidendy, czyli do udziału w zyskach spółki, oraz prawo do głosowania na zgromadzeniu wspólników lub walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. To nazewnictwo będzie zależało od tego, z jaką spółką mamy do czynienia. Zdecydowanie najbardziej popularną formą przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w Polsce jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Za chwilkę dobijemy do 500 000 takich przedsiębiorców. Jest to więcej niż wszystkich innych osób prawnych w Polsce razem wziętych. Jest ona prosta do założenia. Kapitał zakładowy wystarcza na poziomie 5000 zł, czyli z powodzeniem może założyć ją nawet jedna osoba, nie ponosząc przy tym odpowiedzialności za zobowiązania takiej spółki. Dlaczego zatem popularne są również inne formy? No przede wszystkim ze względów podatkowych. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która miałaby być formą prowadzenia działalności jednoosobowej, nie jest opłacalna, jeżeli chodzi o obciążenia fiskalne. Spółka akcyjna. Tutaj kapitał zakładowy co do zasady wynosi co najmniej 100 000 zł. Jest to zatem bardziej profesjonalna forma działalności. W kwietniu 2020 roku było niecałe 10 000 spółek akcyjnych. Prosta spółka akcyjna. W tej chwili nie ma jeszcze żadnej. Według ustawy Kodeks Spółek Handlowych możliwość rejestrowania takich spółek miała przypaść na 1 marzec tego roku. Zostało to przesunięte o jeden rok. Spółdzielnie, a więc forma korporacyjna osoby prawnej, która prowadzi działalność gospodarczą. Ponad 11 000 takich podmiotów działa w Polsce. Przedsiębiorstwa państwowe. Przed rokiem 1990 zdecydowanie najbardziej popularna forma prowadzenia działalności produkcyjnej, handlowej, usługowej w Polsce. Następnie zdecydowana większość przedsiębiorstw państwowych została skomercjalizowana, czyli przekształcona w spółki kapitałowe, a następnie sprywatyzowana. Obecnie pozostało tylko 38 przedsiębiorstw państwowych. Przedsiębiorcy europejscy i zagraniczni. Tutaj mamy, jeżeli chodzi o przedsiębiorców europejskich, spółkę europejską, europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych, spółdzielnię europejską oraz oddziały przedsiębiorców zagranicznych i podmioty wyspecjalizowane, dla których ustawodawca przewidział specjalne formy organizacyjne prowadzenia działalności gospodarczej. W tych 11 sztukach ująłem Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych. Stowarzyszenia, których istnieje 7 000 w Polsce, mówimy o stowarzyszeniach rejestrowych, nie uwzględniam tutaj stowarzyszeń zwykłych, które nie mogą prowadzić działalności gospodarczej, oraz fundacje, których istnieje 11 000, ponad 11 000, również mogą być przedsiębiorcami, ale nazywamy je podmiotami atypowymi lub nietypowymi, dlatego że one nie są tworzone w celach komercyjnych, czyli ich celem nie jest generowanie zysków, tylko prowadzenie jakiejś działalności społecznej. Ustawodawca dopuszcza jednak wpisanie stowarzyszenia lub fundacji również do rejestru przedsiębiorców w
Krajowym Rejestrze Sądowym, po to, aby prowadząc działalność gospodarczą, taka organizacja społeczna mogła pozyskiwać środki na realizację swoich celów statutowych. Tutaj podane są globalne liczby stowarzyszeń i fundacji działających w Polsce, bez wyszczególnienia, jaka część prowadzi działalność gospodarczą. I wreszcie niezupełne osoby prawne, czyli te podmioty, o których mówiłem na początku, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną. Są to jednostki, które na mocy ustawy posiadają zdolność prawną. W praktyce nie różnią się aż tak bardzo od osób prawnych. Mogą posiadać własny majątek, mogą zawierać umowy. Oczywiście umowy w ich imieniu będą zawierać wspólnicy, ale w imieniu spółek, a nie w imieniu własnym. Mogą być dłużnikami i wierzycielami. Czyli różnice tak naprawdę w stosunku do typowych osób prawnych nie są daleko idące. Nadto skupimy się tutaj tylko na tych niezupełnych osobach prawnych, które są uprawnione do prowadzenia działalności gospodarczej. Obowiązkiem niezupełnej osoby prawnej, podobnie jak klasycznych osób prawnych, jest rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym. Z chwilą rejestracji taka osoba prawna powstaje i rozpoczyna swoją działalność. Niezupełne osoby prawne działają przez swoich wspólników. Mowa tutaj o spółkach osobowych prawa handlowego, o czym jeszcze za chwilę wspomnę. Nie posiadają zatem organów. Niezupełna osoba prawna nie ma swojego zarządu czy innego organu, tak jak osoby prawne. Jest tutaj jeden wyjątek, ale jest na tyle szczegółowy, że nie będę go poruszał w odniesieniu do spółki partnerskiej. Tylko umowy i inne oświadczenia w ich imieniu składają wspólnicy. Wspólnicy ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania, czyli przede wszystkim za długi i za wykonanie umów, na zasadzie subsydiarności, albo inaczej mówiąc, pomocniczości. Oznacza to, że w momencie, kiedy spółka staje się niewypłacalna, czyli kiedy jej majątek się kończy, wspólnicy ponoszą odpowiedzialność ze swojego majątku prywatnego. Niezupełnymi osobami prawnymi są przede wszystkim spółki osobowe prawa handlowego, czyli spółki, które powstają w oparciu o co najmniej dwóch wspólników, z których każdy wnosi wkłady i zobowiązuje się w drodze umowy do uczestniczenia w takiej spółce. Są to spółka jawna, 34 tysiące zarejestrowanych spółek. Spółka partnerska, przeznaczona tylko dla osób fizycznych wykonujących wolne zawody. Lista wolnych zawodów została podana w kodeksie spółek handlowych. Są to takie zawody na przykład jak lekarz, adwokat, notariusz, radca prawny, biegły rewident. Spółka komandytowa, 41,5 tysiąca przeszło. Spółka komandytowo-akcyjna, 3,5 tysiąca. Ponadto niezupełnymi osobami prawnymi tymczasowo są również spółki kapitałowe, czyli spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna i prosta spółka akcyjna w organizacji, czyli po zawiązaniu, a więc już po podpisaniu umowy lub statutu, w zależności od tego, o jakiej spółce mówimy, ale jeszcze przed wpisaniem do Krajowego Rejestru Sądowego. Wiedząc zatem, jakie są rodzaje przedsiębiorców od strony podmiotowej, od strony form organizacyjnych, możemy zastanowić się, kim przedsiębiorca jest w prawie polskim. Przedsiębiorca jest zatem, po pierwsze, podmiotem uprawnionym do wykonywania działalności gospodarczej. Jeżeli ktoś prowadzi działalność gospodarczą, to jest przedsiębiorcą. Jeżeli ktoś jest przedsiębiorcą, to może prowadzić działalność gospodarczą. Przedsiębiorca jest potencjalnym pracodawcą. Nie jest to wprawdzie wymogiem od strony prawnej, ale od strony ekonomicznej jest to niezwykle często koniecznością i to koniecznością, z której należy się bardzo cieszyć. Przedsiębiorca jest podatnikiem i płatnikiem składek. Wśród podatków, które płacą prawie wszyscy przedsiębiorcy, można wykazać po pierwsze PIT lub CIT. Wspomniany PIT, czyli podatek dochodowy od osób fizycznych, CIT, Corporate Income Tax, podatek dochodowy od osób prawnych. Po drugie, spora część przedsiębiorców płaci podatek VAT, dlatego że zwolnienie podmiotowe, które aktualnie
odnosi się do kwoty przychodu w poprzednim roku na poziomie 200 tysięcy złotych, no nie jest zbyt szerokie, dlatego spora część przedsiębiorców jest podatnikami podatku VAT. I również spora część przedsiębiorców jest podatnikami podatku od nieruchomości, o ile oczywiście są właścicielami nieruchomości, ale jest to też dość częste zjawisko, no z uwagi na konieczność ekonomiczną. Przedsiębiorca jest ponadto podatnikiem składek, a więc jest podatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne, emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe oraz jest płatnikiem składek na ubezpieczenie zdrowotne. Osoba fizyczna opłaca je za siebie i za osoby, które zatrudnia. Osoba prawna wyłącznie za osoby, które zatrudnia. Przedsiębiorca jest stroną umów cywilnoprawnych. Znaczna część obrotu prawnego odbywa się z udziałem przedsiębiorców. Tak jak pracownik zawiera ze swoim pracodawcą jedną umowę, na podstawie której świadczy pracę, tak przedsiębiorca zawiera ze swoimi klientami dużo umów. To będzie zależało oczywiście od tego, co to za rodzaj działalności gospodarczej, jaka jest koniunktura na rynku, jaki jest popyt na usługi lub towary tego przedsiębiorcy. Natomiast umowy cywilnoprawne, takie jak umowa sprzedaży, umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowa najmu i inne, są podstawą funkcjonowania przedsiębiorcy w znaczeniu zarówno prawnym, jak i ekonomicznym. Przedsiębiorca jest podmiotem zobowiązanym do ochrony praw kupującego, takie jak prawa z tytułu rękojmi, zawady rzeczy sprzedanej i gwarancji jakości, oraz praw konsumenta, wymienionych przede wszystkim w ustawie o prawach konsumenta. Przedsiębiorca jest podmiotem poddanym kontroli działalności gospodarczej przeprowadzanej przez różnego rodzaju organy, inspekcje i służby państwowe, wśród których można tylko wymienić Najwyższą Izbę Kontroli, Państwową Inspekcję Pracy, Krajową Administrację Skarbową, Państwową Inspekcję Sanitarną oraz wiele innych wyspecjalizowanych podmiotów kontrolujących. I wreszcie przedsiębiorca jest partnerem w dialogu społecznym. Sam dialog społeczny w takim dosłownym brzmieniu oznacza współpracę pomiędzy przedstawicielami rządu, związków zawodowych i organizacji pracodawców, ale przecież organizacje pracodawców w znacznej mierze opierają się właśnie na przedsiębiorcach. Cały sektor prywatny opiera się na zatrudnianiu przez przedsiębiorców działających w różnych formach organizacyjnych. W związku z tym przedsiębiorcy siłą rzeczy i z natury rzeczy również w dialogu społecznym uczestniczą. Następna sprawa, kto nie jest przedsiębiorcą. Tutaj chciałbym zwrócić uwagę na pewne pojęcia, które często są mylone z pojęciem przedsiębiorcy. Jako pierwsze z nich podam działalność gospodarczą. Określenie, które kilkakrotnie już zostało tutaj wymienione i najwyższy czas byłoby je zdefiniować. Przedsiębiorca to nie jest to samo, co działalność gospodarcza. Ja powiedziałem wprawdzie, że można traktować jako synonimy, no może nie do końca synonimy, a raczej jako pojęcia komplementarne. Przedsiębiorcą nie jest spółka cywilna. Za chwilkę powiemy sobie dlaczego. Przedsiębiorca nie jest synonimem firmy, choć często tak w skrócie mówimy, ale nie jest to prawidłowe od strony prawnej. Przedsiębiorca to nie jest to samo, co przedsiębiorstwo. Na początku zatem działalność gospodarcza. Pojęcie działalności gospodarczej również zostało zdefiniowane w ustawie Prawo Przedsiębiorców. Jest to zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły. We własnym imieniu, czyli nie w imieniu osoby zatrudniającej, na przykład pracodawcy. W sposób ciągły, czyli nie jako działanie incydentalne, jednorazowe lub kilkurazowe, dorywcze, ale jako profesjonalna forma działalności. Zorganizowana, a więc wykonywana w sposób profesjonalny przez podmiot, który posiada odpowiednie kwalifikacje lub kwalifikowaną kadrę, odpowiednie wyposażenie,
który, krótko mówiąc, w danego rodzaju działalności powinien przynajmniej się specjalizować. Są również dwie formy działalności gospodarczej, które nie podlegają rejestracji. Jest to działalność gospodarcza w znaczeniu ekonomicznym, ale nie w znaczeniu prawnym. I tak, rejestracji w Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej oraz Krajowym Rejestrze Sądowym nie wymaga działalność rolnicza oraz działalność, której przychód należny nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. Spółka cywilna. Spółka cywilna jest umową uregulowaną w kodeksie cywilnym. Nie jest zatem podmiotem prawa. Jest po prostu umową. Nie ma osobowości prawnej ani nawet zdolności prawnej, tak jak ułomne osoby prawne. Jest to umowa dotycząca warunków współpracy pomiędzy przedsiębiorcami. Niekoniecznie pomiędzy przedsiębiorcami, ale w kontekście tematyki wykładu to nas interesuje. Spółka cywilna opiera się na wspólnej własności majątku, który należy do wspólników, a nie do spółki. Skoro spółka nie jest podmiotem prawa, jest tylko umową, to umowa nie może posiadać majątku ruchomego lub nieruchomego. Spółka cywilna nie posiada organów. Wspólnicy prowadzą sprawy spółki, czyli decydują o jej działalności oraz reprezentują spółkę, czyli zawierają umowy, składają inne oświadczenia woli. Następne pojęcie to firma. Bardzo często utożsamiane zarówno z działalnością gospodarczą, jak i z przedsiębiorcą. Mówimy, że ktoś ma swoją firmę albo jakąś usługę wykonuje firma. Ale nie jest to poprawne, jeżeli chodzi o język prawny. Firma jest to tylko nazwa, pod którą działa przedsiębiorca i która odróżnia go od innych przedsiębiorców. Każdy przedsiębiorca musi działać pod jakąś firmą. Dla osoby fizycznej firmą jest jej imię i nazwisko, dla osoby prawnej nazwa. W przypadku spółek osobowych, czyli niezupełnych osób prawnych, są to nazwiska lub firmy wspólników. I przedsiębiorstwo. Przedsiębiorstwo jest to zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę. Przedsiębiorstwo obejmuje na przykład firmę przedsiębiorcy, czyli jego nazwę, własność nieruchomości lub rzeczy ruchomych, wierzytelności, jakie przysługują od dłużników, koncesje, licencje, zezwolenia, a więc uprawnienia państwowe do wykonywania niektórych form działalności, patenty, prawa własności przemysłowej, autorskie prawa majątkowe, a więc własność intelektualną, tajemnice przedsiębiorstwa, czyli know-how, księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Ale słowo w szczególności oznacza tyle, co między innymi, w związku z czym ustawa dopuszcza istnienie również innych składników przedsiębiorstwa, czyli innych rzeczy lub rozwiązań, które są potrzebne do prowadzenia działalności gospodarczej. Nazywamy to przedsiębiorstwem. Przedsiębiorca zatem prowadzi działalność gospodarczą przy pomocy swojego przedsiębiorstwa i działa pod wyróżniającą go firmą. Dziękuję Państwu za uwagę.